Cześć! Teoria w domu, wykłady online, lekcja numer 7. Na lekcji numer 7 przerobimy dwa tematy proponowane przez wydawcę naszych prezentacji, czyli temat znaki drogowe poziome i temat sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem. Do roboty! Znaki drogowe poziome. Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczeniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe. Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej. Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej, wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej. Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni, lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej. I tu już we wstępie mamy dwie ważne informacje, które warto wyróżnić. Przede wszystkim na jezdni mogą być namalowane linie w kolorze białym i w kolorze żółtym. Znaki poziome żółte to są znaki tymczasowe wskazujące czy wynikające ze zmienionej organizacji ruchu, zwykle z powodu jakichś remontów na drogach. I w sytuacji, kiedy są na jezdni żółte znaki poziome, to one są najważniejsze. Znaczy, zwykle żółte znaki poziome są namalowane na białych, zmieniają znaczenie tych białych i wtedy białe należy zignorować i jeździmy zgodnie ze znakami żółtymi. No i druga rzecz, czasami na jezdni, na pasach ruchu, na drodze mogą być takie małe odblaski. I jeżeli te odblaski są koloru czerwonego, to zawsze wyznaczają prawą krawędź jezdni, czyli zawsze po prawej, przy poboczu, będą odblaski koloru czerwonego. Natomiast odblaski białe lub żółte zawsze są po lewej stronie i albo wyznaczają lewą krawędź jezdni, albo oddzielają od siebie pasy ruchu. No i pierwszy znak poziomy. Znaki poziome są oznakowane literką P. Znak P1. Linia pojedyncza przerywana, w której kreski są krótsze od przerw lub równe przerwą, wyznacza pasy ruchu. Znak P1 o podwójnej szerokości, w którym kreski i przerwy są równe, informuje ponadto, że wyznaczony pas ruchu jest pasem albo ruchu powolnego, albo zanikającym, albo przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię. Podstawowa linia przerywana. Ważne, że jest ten stosunek długości kresek do przerw między nimi. Jeżeli jest taka trochę węższa, to jest zwykła linia oddzielająca pasy ruchu. Natomiast w tym samym kierunku pasy ruchu najczęściej, chociaż nie tylko. Natomiast jeżeli byłaby to taka szersza linia, czyli podwójnej szerokości te paski, te linie, wtedy to jest linia, która oddziela pas, który służy do czegoś innego niż pozostałe pasy na jezdni. Czyli albo tak tutaj przykład pas ruchu powolnego, pas zanikający, albo pas do skrętu na skrzyżowaniu, ewentualnie czasem pas parkingowy. Znak P2. Linia pojedyncza ciągła oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią. No ogólnie wszystko co ciągłe to jest jak ściana. Nie można najeżdżać na żadne ciągłe linie. Podstawowa różnica: linia przerywana, linia ciągła. Po przerywanej można jeździć, po ciągłej nie można. No i taka pojedyncza ciągła linia oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku. Linia jednostronnie przekraczalna, to ciekawy znak, P3, oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony linii ciągłej i najeżdżania na nią, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na położony przy linii przerywanej pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem. Czyli z jednej strony na drugą możemy, od strony przerywanej na ciągłą możemy, ale od strony ciągłej na przerywaną już nie możemy, chyba że wracamy po wyprzedzaniu. Linia podwójna ciągła. P4, jeden z ulubionych znaków kursantów, też podobnie jak znak stop na przykład, ponieważ jednorazowe najechanie na podwójną ciągłą linię na egzaminie kończy się od razu przerwaniem egzaminu.
Linia podwójna ciągła rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią. Czyli po podwójnej ciągłej linii określamy, wyznaczamy oś jezdni, czyli oddziela po prostu pasy w przeciwnych kierunkach. Pojedyncza linia oddziela pasy w tym samym kierunku, a podwójna w pasy w kierunkach przeciwnych. P5. Linia podwójna przerywana, znajdująca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu, oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu, otwieranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator S4. O sygnalizatorach będziemy mówić jeszcze na tej lekcji, tylko pod koniec. W każdym razie sygnalizator S4 to jest albo czerwony X, albo zielona strzałka w dół, czyli sygnalizatory, które albo pozwalają na jazdę danym pasem, albo zabraniają jazdy tym pasem. No i jeżeli jest jeden pas, którym przechodzi ruch wahadłowo, czyli na zmianę, raz z jednego kierunku, raz z drugiego, i to jest regulowane tymi sygnalizatorami, wtedy takie pasy są wyznaczone właśnie znakiem P5. P6, linia ostrzegawcza, której kreski są dłuższe od przerw, rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione, lub do miejsca niebezpiecznego. Czasami nazywamy tę linię linią skrzyżowaniową, dlatego że na skrzyżowaniach też nie można zmieniać pasów, a są zwykle właśnie ten rodzaj linii przebiega przez skrzyżowania, jeśli przerywana. Dłuższe kreski, mniejsze przerwy. No i ostrzegawcza, czyli uprzedza o zbliżaniu się na przykład do linii ciągłej albo do jakiegoś innego miejsca niebezpiecznego. Linia krawędziowa przerywana. 7A, umieszczony przy prawej krawędzi jezdni, wyznacza krawędź jezdni, czyli taka linia, która oddziela jezdnię od pobocza. Linia krawędziowa ciągła, umieszczony przy krawędzi jezdni, wyznacza krawędź jezdni ten znak. Ten znak oznacza ponadto zakaz wjazdu na pobocze kierującemu pojazdem samochodowym. Wiadomo, linia ciągła, więc nie można najeżdżać ani przejeżdżać, czyli nie można z takiej jezdni zjechać na pobocze. Strzałka kierunkowa na wprost, P8A znak, oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczona, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką, czyli z takiego pasa można jechać tylko prosto. Strzałka kierunkowa do skręcania, P8B, strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie. Chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S3. Tutaj analogia do znaków pionowych z poprzedniej lekcji informacyjnych, do tablic, które wskazują kierunki jazdy z pasa ruchu. Takie niebieskie tablice z białymi strzałkami, zawsze to wskazanie na tych znakach pionowych i na znakach poziomych jest tożsame. To znaczy znaki poziome jakby potwierdzają czy powtarzają to, co było wcześniej na znakach pionowych. No i ważne jest to w tym wypadku, że jeżeli na pasie ruchu jest strzałka w lewo, tak jak w tym wypadku tutaj na slajdzie, to można skręcać w lewo, ale można też zawracać. W wypadku, kiedy strzałka jest prosto, nie można ani skręcić w lewo, ani zawrócić, ale w tym wypadku, jak jest strzałka w lewo, można skręcić w lewo, ale można też zawracać, o ile zawracanie oczywiście nie jest zabronione innymi przepisami, na przykład znakiem zakaz zawracania. P8C. Strzałka kierunkowa do zawracania. Oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczona, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką. Połączone symbole znaków P8A, P8B lub P8C oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi. P8A, P8B, P8C umieszczone na pasie ruchu, poprzedzone symbolem lub napisem typu bus, rower, oznaczają kierunek ruchu pojazdu wskazanego tym symbolem lub napisem, czyli wtedy nie dotyczą wszystkich pojazdów, tylko tych określonych napisem lub symbolem. Znak P9, strzałka naprowadzająca, oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką. Nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu. Czyli w przypadku pasa zanikającego, czyli jak z dwóch pasów zrobi się jeden, to na tym, który zanika, są takie strzałki, ale na przykład jak zaczyna się bus pas, czyli pas do ruchu tylko określonych kategorii pojazdów, wtedy też wszystkie pozostałe pojazdy muszą zgodnie z tym znakiem poziomym P9, z tą strzałką, opuścić ten pas i wjechać na pas sąsiedni. Znak P10, przejście dla pieszych, oznacza miejsce przejścia dla pieszych, potocznie zwana zebra. Chyba wszyscy widzieliśmy kiedyś taki znak. Przejazd dla rowerzystów oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów. Linia bezwzględnego zatrzymania stop.
Wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B20 lub B32. Linia bezwzględnego zatrzymania. Ciągła, poprzeczna linia przy krawędzi jezdni przed skrzyżowaniem. I to właśnie przy tej linii należy się zatrzymać, jeżeli jest znak stop, albo te takie znaki zakazu B32, nie wiem, czy pamiętacie, takie na przykład rogatka uszkodzona, albo przejście graniczne, takie znaki, które też wymuszają zatrzymanie w danym miejscu i można pojechać dopiero po uzyskaniu zgody tam osoby, która się tym zajmuje, więc w takim wypadku tych znaków też takie linie są stosowane, ale najczęściej ze znakiem stop taka linia obowiązuje, więc jeżeli jest znak stop i linia, należy się zatrzymać przy linii, ale nie zawsze jest linia, gdy jej nie ma, wtedy trzeba się zatrzymać w miejscu gwarantującym dobrą widoczność na skrzyżowaniu, tak żeby nie utrudnić ruchu jadącym drogą z pierwszeństwem. Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów. Wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A7. Taka linia zawsze funkcjonuje ze znakiem ustąp pierwszeństwa i również wskazuje miejsce zatrzymania w przypadku konieczności ustąpienia pierwszeństwa. Linia warunkowego zatrzymania złożonego z prostokątów wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu na wlotach dróg równorzędnych, przed przejściem dla pieszych, przed przystankami tramwajowymi bez wysepek, przed przejazdami tramwajowymi i kolejowymi, przed przejazdem dla rowerzystów, przed śluzą dla rowerów, przed sygnałem świetlnym. Obowiązek zatrzymania pojazdu nie dotyczy kierującego rowerem wjeżdżającego do śluzy dla rowerów. To taki wyjątek, jeżeli jedziemy rowerem i przed śluzą jest taka linia, no to akurat rowerem możemy ją przekroczyć, żeby wjechać do śluzy rowerowej, ale to jedyny wyjątek. Czyli ogólnie mamy trzy rodzaje linii zatrzymania. Bezwzględnego zatrzymania ze znakiem stop, ciągła. Warunkowego zatrzymania z trójkątów do znaku ustąp pierwszeństwa. I warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów do świateł, do przejść dla pieszych, na skrzyżowaniach równorzędnych. Dalej, znak P15, trójkąt podporządkowania, potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakiem pionowym A7, czyli znak ustąp pierwszeństwa, tylko nie pionowy, a poziomy. Napis stop potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakiem pionowym, czyli tak samo stop, tylko że poziomy, a nie pionowy. Linia przystankowa, znak P17, taki zygzak przystankowy, wyznacza na jezdni miejsce przystanku pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na przystanku obowiązuje na całej długości linii. Czyli na takiej linii, na takim znaku poziomym nie można się zatrzymywać. Znak P18, stanowisko postojowe, wyznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów, czyli na parkingach w ten sposób są wyznaczane miejsca parkingowe. P19, linia wyznaczająca pas postojowy, wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę postojową. Koperta wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów. P21 to ważny znak, powierzchnia wyłączona, oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione. Pole wyłączone z ruchu, można też w ten sposób określić taki znak poziomy, czyli powierzchnia drogi, na którą nie można najeżdżać, bo są wyznaczone pasy, w które trzeba się mieścić i równie dobrze mógłby to być krawężnik, czy trawnik, czy jakiś klomp, natomiast ze względu na to, że czasami większe pojazdy typu autobusy albo jakieś ponadnormatywne pojazdy potrzebują tej powierzchni, żeby się zmieścić, ale dla samochodów osobowych ta powierzchnia jest wyłączona z ruchu. Znak P22 bus. Oznacza pas ruchu przeznaczony dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Znak P23 rower oznacza drogę dla rowerów, pas ruchu dla rowerów lub śluzę dla rowerów albo część jezdni drogi jednokierunkowej, na której ruch rowerów odbywa się w dwóch kierunkach. Znak P23 umieszczony łącznie ze znakiem P26
Oznacza, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami. Po części drogi oznaczonej znakiem P23 może odbywać się ruch wózka rowerowego, jeżeli oznakowanie pionowe tej części drogi wskazuje taką możliwość. Na pasie ruchu mogą być umieszczone inne napisy lub symbole oznaczające jego przeznaczenie. Czyli na przykład gdyby na buspasie był taki symbol, no to wtedy oprócz autobusów mogą jeździć rowery. No albo gdyby był pas ruchu dla rowerów wydzielony z jezdni, czyli przy poboczu taki wąski pas oddzielony liniami podłużnymi, ciągłymi lub przerywanymi, wtedy też na takim pasie mogą być takie symbole. Natomiast na drodze jednokierunkowej, jeszcze warto wspomnieć taką ciekawą praktykę czasami stosowaną, na drogach jednokierunkowych mogą występować tak zwane kontrapasy. Kontrapasy, czyli pasy służące do ruchu w kierunku przeciwnym niż kierunek drogi jednokierunkowej, którym mogą się poruszać właśnie rowery. I wtedy taki znak jest zawsze... Pojazdy zawsze muszą jechać po prawej stronie drogi, bo zasada ruchu prawostronnego to jest uniwersalna i fundamentalna zasada ruchu drogowego, więc wtedy jeżeli jest droga jednokierunkowa dla samochodów, no to jeżeli jedzie samochód w kierunku drogi jednokierunkowej, to jadące z naprzeciwka rowery muszą jechać po lewej stronie tego auta, czyli dla siebie z perspektywy tych rowerów muszą jechać po prawej stronie drogi. No i wtedy tak też takie pasy ruchu dla rowerów, kontrapasy sprzeciwka są oznaczone właśnie takimi znakami. P24 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. Oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Znak P25, próg zwalniający, oznacza wypukłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów. To tak, żeby łatwiej było wcześniej zauważyć kierowcy, że jest próg zwalniający, to właśnie boki tego progu są wymalowane takimi paskami. P26 piesi oznacza drogę dla pieszych. P26 umieszczony łącznie z P23 oznacza, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami. P27. Kierunek i tor ruchu rowerów wskazuje kierującemu rowerem tor ruchu roweru na jezdni i określa kierunek jego ruchu. Też na kontrapasach mogą być stosowane właśnie takich pasach do ruchu w kierunku przeciwnym. No i to był temat znaki poziome, a teraz zrobimy sobie temat znaki, sygnały, sygnalizacje świetlne i sygnały dawane przez kierującego ruchem. Kilka słów ogólnych o sygnalizatorach. Sygnalizator S1, pierwszy rodzaj sygnalizatora, zwykłe trzy światła, czerwone, żółte i zielone, kropy świecące bez żadnych symboli w środku czy po bokach. Sygnał zielony to zezwolenie na wjazd za sygnalizator. Sygnał żółty, uwaga, zakaz wjazdu za sygnalizator. Chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania. Czyli ogólnie na żółtym świetle nie można wjechać na skrzyżowanie. No chyba że jest się już bardzo blisko i hamowanie wiązałoby się ze stworzeniem zagrożenia w ruchu. Sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony. Jeżeli świeci się samo żółte światło, to znaczy, że jak ono zgaśnie, to zaświeci się po nim światło czerwone. No i teraz sygnał czerwony, zakaz wjazdu za sygnalizator. To proste. Natomiast sygnał czerwony i żółty nadawane jednocześnie, to jest zakaz wjazdu za sygnalizator, ale sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony. Czyli jeżeli wyjeżdżamy na przykład zza zakrętu i widzimy, że świeci się samo żółte, to musimy wiedzieć, że za chwilę zaświeci się czerwone. Ale jeżeli wyjeżdżamy zza zakrętu i widzimy, że świeci się i żółte, i czerwone jednocześnie, to musimy wiedzieć, że jak one zgasną, to zaświeci się zielone. Czyli po tym, czy czerwone też się świeci z żółtym, czy nie, wnioskujemy, czy zaświeci się zaraz zielone, czy czerwone. Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom, ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub zanim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego, czyli są sytuacje, w których mimo że mamy zielone, nie możemy wjechać za sygnalizator, między innymi jeżeli
wiemy, że nie będziemy mogli z tego skrzyżowania zjechać, lub jeżeli utrudnimy ruch, opuszczenie jezdni na skrzyżowaniu innym uczestnikom ruchu, którzy już się tam znajdują. Sygnalizator używany poza skrzyżowaniem do kierowania ruchem na zwężonym odcinku drogi może nadawać sygnały o dwóch barwach, zielonej i czerwonej. Czyli jeżeli jest remont i wahadłowy ruch, to nie musi być światła żółtego, tylko dwa zielone, czerwone na zmianę. Kierujący pojazdem szynowym skręcający na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi może je opuścić pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się na wprost. Przepisu nie stosuje się na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oznaczonym znakami C12. Tutaj wkradają nam się tramwaje i pierwszy ciekawy przepis o tramwajach. Tramwaje ogólnie prawie zawsze mają pierwszeństwo, chyba że na zwykłym skrzyżowaniu, zwykłym w sensie nie rondzie, tylko takim zwykłym, są światła. Jeżeli są światła i tramwaj ma swoje światło, też zielone, znaczy tramwaje mają inne światła, nie kolorowe, tylko takie symbole, ale powiedzmy, że tramwaj ma zielone, to jednak nie ma pierwszeństwa, czyli musi ustąpić pierwszeństwa uczestnikom ruchu, którzy jadą prosto. Czyli jeżeli tramwaj skręca, tego nie powiedziałem, to ważne, jeżeli tramwaj skręca na skrzyżowaniu i ma swoje zielone, to i tak musi ustąpić pojazdom, które też mają zielone, ale jadą prosto. Czyli w tym wypadku, jeżeli chodzi o tramwaj do samochodu, jeżeli tramwaj skręca na światłach, a samochód jedzie prosto na światłach, to samochód ma pierwszeństwo, ale wyłączone z tego jest skrzyżowanie o ruchu okrężnym, czyli rondo. Na rondzie tramwaje, pierwszeństwo tramwajów funkcjonuje trochę inaczej, spokojnie dojdziemy do tego. Kolejny rodzaj sygnalizatora, kolejny ulubiony element kursantów, tak wiele wyników negatywnych egzaminów z powodu tego sygnalizatora zostało zanotowanych. Sygnalizator S2. Sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu. Sygnał w kształcie zielonej strzałki nadawany przez sygnalizator S2 zezwalający na skręcanie w lewo zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B23, czyli zakazem zawracania. Skręcanie lub zawracanie, o których mowa, jest dozwolone pod warunkiem, uwaga, bardzo ważne, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom. Czyli strzałka warunkowa, tak zwana, sygnalizator S2, to jest takie połączenie zielonego światła i znaku stop. Można przejechać w kierunku, w którym strzałka wskazuje. Strzałka może być w prawo i w zdecydowanej większości przypadków to są strzałki do skrętu w prawo, ale istnieją też strzałki do skrętu w lewo, takie same. Znaczy no, po lewej stronie sygnalizatora jest kierowane w lewo, chociaż to rzadkość. W Opolu na przykład ani jednej takiej nie ma. Co, gdyby już była strzałka w lewo, to warto, taka warunkowa, to warto wiedzieć, że nie zabrania zawracania i można zawracać na takim sygnalizatorze. Natomiast żeby wjechać na skrzyżowanie na takim sygnalizatorze, trzeba się zatrzymać normalnie przed sygnalizatorem, tak jakby to było czerwone światło. Czyli dopóki samochód jedzie, ten sygnalizator nie działa, nie istnieje. Trzeba dojechać, jakby było czerwone światło, zatrzymać się normalnie przed linią, przed sygnalizatorem, nie gdzieś tam za sygnalizatorem na skrzyżowaniu, tylko normalnie na czerwonym świetle i dopiero po zatrzymaniu, jeżeli świeci się sygnalizator S2, można ruszyć i wjechać za sygnalizator, ale później trzeba jeszcze ustąpić pierwszeństwa wszystkim. Obojętnie kto kim by był i z której strony by nie nadchodził, nie nadjeżdżał, trzeba ustąpić pierwszeństwo każdemu na takim sygnalizatorze. I od razu uprzedzam, nie istnieje zatrzymanie całkowite i niecałkowite. Jest zatrzymanie albo niezatrzymanie, więc dopóki samochód będzie jechał nawet 1 km na godzinę, ale koła się będą toczyć, to nie jest to zatrzymanie i za to się oblewa. Po prostu koła muszą przestać się kręcić, samochód musi się zatrzymać. Sygnalizator kierunkowy S3, kolejny rodzaj. Dotyczy kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką lub strzałkami. Przepisy dotyczące sygnalizatora S1 stosuje się odpowiednio do sygnałów nadawanych przez sygnalizator kierunkowy S3, czyli chodzi o kolory czerwony, żółty, zielony.
Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S3 oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu. Sygnalizatory kierunkowe S3, nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo, mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi. No i teraz tak, uwaga. Ten rodzaj sygnalizatora oficjalnie nazywa się kierunkowy, dlatego że pozwala pojechać tylko i wyłącznie w kierunku wyznaczonym przez strzałkę, czyli wiąże się z nakazem jazdy w danym kierunku. Czyli jeżeli mamy strzałki w lewo na sygnalizatorze S3, to nie możemy z takiego pasa, nad którym wisi ten sygnalizator, pojechać ani w prawo, ani prosto, ani, uwaga, zawrócić. Te sygnalizatory zabraniają zawracania. No i analogicznie, prosto to tylko prosto, w prawo tylko i wyłącznie w prawo. No ale są też takie sygnalizatory, jak na przykład tutaj ten skrajnie po lewej stronie, który pozwala skręcić w lewo lub zawrócić, czyli taka zawinięta strzałka. Ale na przykład ten trzeci od lewej to już jest sygnalizator, który pozwala tylko zawracać. No i analogicznie albo w lewo lub prosto, albo w lewo lub w prawo, albo prosto lub w prawo. No i ten skrajny po prawej to akurat w przypadku dotyczy tylko rowerów. No i co ważne, kolejna rzecz jeszcze, trzeba to wiedzieć i rozróżniać. Druga nazwa potoczna, już taka bardziej tego rodzaju sygnalizatora, to sygnalizator bezkolizyjny. Dlatego, że jeżeli mamy ten sygnalizator S1 ogólny, taki po prostu z kropą kolorową, wtedy skręcając w lewo musimy wiedzieć, że pojazdy jadące z naprzeciwka prosto też mają zielone światło. I podobnie zielone światło mają też piesi na przejściach dla pieszych za skrzyżowaniem po skręcie. Czyli na sygnalizatorze ogólnym tak zwanym, czyli takim, zielone światło mają pojazdy jadące po jednej drodze, po jednej jezdni z obu stron. Dodatkowo zielone światło mają piesi, ale z kolei na tych bocznych drogach poprzecznych. Nigdy nie ma tak, że jak jedziemy prosto i mamy zielone światło, to zielone światło mają też piesi na przejściu na tej drodze prosto, którą jedziemy. Ale jeżeli już skręcamy w lewo lub w prawo, no to na tych przejściach po lewej lub po prawej stronie skrzyżowania piesi też mogą mieć zielone światło. Natomiast w tym przypadku, dlatego się mówi na ten sygnalizator oprócz kierunkowego bezkolizyjny, to nam gwarantuje, że w kierunku wyznaczonym przez strzałkę nikt inny nie będzie miał zielonego światła. Czyli jeżeli mamy sygnalizator S3 kierunkowy do skrętu na przykład w lewo, to możemy mieć pewność, że i pojazdy jadące z naprzeciwka mają czerwone i piesi na przejściach mają czerwone. Oczywiście w żadnym zakresie nie zwalnia to z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności, bo to, że pojazdy z naprzeciwka mają czerwone, to nie gwarantuje nam bezpieczeństwa, nie oznacza, że na pewno się zatrzymają, podobnie z pieszymi. Więc oczy wkoło głowy trzeba mieć cały czas i dużo wyobraźni, ale po prostu chodzi o tą wiedzę, o tą świadomość, że na ogólnym sygnalizatorze jadących z naprzeciwka trzeba puścić, z zasady prawej ręki to wynika, natomiast na sygnalizatorze kierunkowym bezkolizyjnym oni będą mieli czerwone. My mamy bezkolizyjny przejazd przez skrzyżowanie. No i właśnie sygnalizator S4, ten tam co był wymieniony przy tej linii takiej podwójnej przerywanej. Sygnał zielony, zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony. Sygnał czerwony, zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony. Takie sygnalizatory są stosowane na przykład w tunelach, czyli przed tunelami są, jeżeli danym pasem w tunel wjechać można, to jest zielona strzałka nad nim, jeżeli nie można, to jest czerwony X. Albo na przykład na bramkach autostradowych, jeżeli bramka jest otwarta, no to jest zielona strzałka, ale jeżeli bramka jest zamknięta, no to wtedy jest czerwony X. Sygnalizator S5 dla pieszych. Sygnał zielony to zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście. Sygnał czerwony, zakaz wejścia na przejście. Sygnalizator S6 dla rowerzystów. Dokładnie tak samo, tylko że dla rowerzystów, więc już przyspieszymy. Sygnalizator S7, stały lub migający sygnał, oznacza nakaz opuszczenia pasa ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony
i wjazdu na część jezdni znajdującej się po stronie wskazanej strzałką, czyli też informuje o pasie wyłączonym z ruchu, zanikającym. Po prostu informuje czy nakazuje zmianę pasa w kierunku wyznaczonym przez strzałkę. No i tutaj jeszcze mamy przejazdy kolejowe. Sygnał przed przejazdem kolejowym, sygnał czerwony migający. Sygnał czerwony migający lub dwa na przemian migające czerwone oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator lub inne urządzenie nadające te sygnały. Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator ostrzegają o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności. Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku przed sygnalizatorem, czyli dokładnie tak samo jak na czerwonym świetle. Jeżeli sygnalizator jest umieszczony nad jezdnią, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku przed jezdnią, nad którą sygnalizator został umieszczony. Sygnał świetlny w postaci białych cyfr na tablicy lub sygnalizatorze oznacza wjazd na odcinek jezdni, na którym zaleca się jazdę z prędkością wyrażoną w kilometrach na godzinę. No i tu jeszcze też ciekawostka nie opisana w tym tekście. Jeżeli chodzi o przejazdy kolejowe, o tym też jeszcze będziemy mówić, ale już teraz, żeby się utrwaliło, wspominam. Za taki sygnalizator przed przejazdem kolejowym można wjechać dopiero, jeżeli on przestanie migać. Nie jak przejedzie pociąg, tylko jak przestaną migać światła na sygnalizatorze. Często, chociaż nie zawsze oczywiście, takie sygnalizatory są razem z rogatkami, ze szlabanami, więc za szlaban na przejazd można wjechać dopiero, jeżeli szlaban podniesie się całkowicie do góry i przestaną migać te pulsacyjne czerwone światła. No i teraz osoby kierujące ruchem. To jest chyba najbardziej skomplikowany temat, jeden na pewno z najbardziej skomplikowanych tematów, jeżeli chodzi o zdawanie egzaminów z teorii, dlatego że powiem wprost, w praktyce na drodze nigdy nie ma problemu, żeby odczytać intencje takiego kierującego ruchem. Umownie mówmy, że to jest policjant, chociaż to nie tylko może być policjant, mogą być też przedstawiciele różnych innych służb mundurowych, ale jeżeli na skrzyżowaniu stoi policjant i taki policjant będzie zauważy, że ktoś się waha i ma problem z odczytaniem jego intencji, to pokaże na ciebie palcem, gwizdnie ci gwizdkiem prosto w oczy i pokaże ci ręką, gdzie masz pojechać. I nigdy w praktyce nie ma najmniejszych problemów, żeby odczytać intencje takiej osoby kierującej ruchem. Jest to po prostu naturalne i banalne. To, co będę za chwilę czytał, to są cytaty z ustaw o kierujących ruchem, które dotyczą tych osób, które to nie są cytaty z prawa o ruchu drogowym, więc to jest, brzmi czasami bardzo skomplikowanie. Gdyby ci policjanci tak słowo w słowo stosowali się do tego, co wam będę za chwilę czytał, to byłoby to skrzyżowanie baletu z breakdance'em i z mima jakiegoś. To jest po prostu szalenie, to brzmi. Co więcej, na testach problem polega na tym, że często to są zdjęcia albo filmiki ucięte, nieprecyzyjnie pokazane. W praktyce ci policjanci są ciągle w ruchu, on praktycznie w ogóle nie stoi jak na obrazku, tylko ciągle się kręci, macha rękami, ma bardzo dynamiczną postawę, więc wiem z doświadczenia, że wielu kursantom te pytania sprawiają kłopot. Dlatego przeróbcie je szczególnie precyzyjnie, nauczcie się tych pytań i nie bójcie się w ogóle tego, co będzie w przyszłości w tej kwestii, bo naprawdę jest to bardzo proste. Co więcej, często można zauważyć, że jak na przykład na jakimś skrzyżowaniu dużym w mieście, nawet w godzinach szczytu, popsują się światła i wtedy wychodzi policjant i kieruje ruchem, to zwykle są mniejsze korki, niż gdyby działały normalnie światła. Więc jest to bardzo skuteczny sposób kierowania ruchem i bardzo łatwy w praktyce do odczytania. No przeczytam to wszystko, chociaż to będzie nudne. Sygnały dawane przez uprawnione osoby. Kierujący ruchem daje sygnał za pomocą postawy i ruchu rąk.
Postawa, w której kierujący ruchem jest zwrócony bokiem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych zezwolenie na wejście na jezdnię. Kierujący ruchem jest zwrócony przodem lub tyłem. Postawa, w której kierujący ruchem jest zwrócony przodem lub tyłem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych zakaz wejścia na jezdnię. Czyli jak policjant stoi przodem lub tyłem, wtedy to jest tak jakby czerwone światło, nie można wjechać na skrzyżowanie. Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem oznacza mającą nastąpić zmianę dotychczas nadawanego sygnału. Dla uczestników ruchu, dla których ruch był zamknięty, oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał oznaczający zezwolenie na wjazd lub wejście, a dla uczestników ruchu, dla których ruch był otwarty, oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał zakazujący wjazdu lub wejścia. Czyli takie żółte światło, taka postawa przejściowa. Czyli za chwilę będzie zmiana postawy. Ręka osoby kierującej ruchem wyciągnięta poziomo poprzecznie do kierunku jazdy zbliżających się pojazdów oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem. Sygnał oznaczający nakaz zatrzymania pojazdu jest dawany w warunkach dostatecznej widoczności tarczą do zatrzymywania pojazdów, w warunkach niedostatecznej widoczności tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym albo latarką ze światłem czerwonym. Czyli taki tarcza do zatrzymywania pojazdów to jest tak zwany potocznie lizak. No a taki lizak może być świecący, odblaskowy albo taka jak na lotniskach czasami takie świecące takie gadżety. O właśnie, tarcza do zatrzymywania pojazdów, o której mowa ma kształt czerwonego koła z białym obrzeżem, umundurowany policjant, o tutaj są wymienione właśnie kto może kierować ruchem jeszcze oprócz policjanta, czyli tak, umundurowany policjant, inspektor inspekcji transportu drogowego, żołnierz żandarmerii wojskowej i żołnierz wojskowych organów porządkowych mogą w warunkach dostatecznej widoczności dawać sygnał do zatrzymania pojazdu samą ręką. Osoby nadzorujące bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię dają sygnał do zatrzymania pojazdu przez uniesienie w górę kwadratowej tarczy barwy żółtej ze znakiem B20, czyli stop, z żółtym napisem i obrzeżem. No tak, bo osobami kierującymi ruchem są też, czy uprawnione do kierowania ruchem w zakresie jego zatrzymywania, są też takie osoby ze znakami stop, takimi na takich tyczkach, na odblaskowo ubrane przy szkołach. Z pewnością widzieliście kiedyś taką osobę. Tablica barwy żółtej ze znakiem B20 z żółtym napisem i obrzeżem widoczna na autobusie szkolnym oznacza zakaz zatrzymywania pojazdów poruszających się po jezdni, oznacza nakaz zatrzymania pojazdów poruszających się po jezdni, na której albo przy której zatrzymał się autobus. Czyli kierowca kierujący pojazdem autobusem szkolnym ma też prawo kierować ruchem w zakresie jego zatrzymywania. Czyli jeżeli wystawi taką tarczę do zatrzymywania lub tablicę barwy żółtej ze znakiem stop, wtedy pojazdy poruszające się po jezdni, na której taki autobus stoi, mają nakaz zatrzymania. Czyli zakaz omijania takiego pojazdu. Po prostu trzeba się zatrzymać za nim i poczekać, aż on ruszy i można dopiero potem jechać za nim. Sygnał dźwiękowy dawany przez osobę kierującą ruchem lub uprawnioną do jego kontroli jest sygnałem ostrzegającym uczestników ruchu lub zwracającym uwagę na inne sygnały albo polecenia. Chodzi o gwizdek. Jadący pojazdem samochodowym policjant, inspektor inspekcji transportu drogowego lub żołnierz żandarmerii wojskowej może w zakresie swoich ustawowych uprawnień dawać kierującemu pojazdem polecenia do określonego zachowania za pomocą urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, zatrzymania w przypadku jazdy za kierującym, do którego jest skierowane polecenie przez krótkotrwałe włączenie niebieskiego światła błyskowego i sygnału dźwiękowego o zmiennym tonie. Czyli jeżeli policjant będzie chciał was zatrzymać, jadący samochodem policjant, radiowozem, może was wyprzedzić i często z tyłu w tych radiowozach są takie wyświetlacze, na których lecą literki po prostu na czerwono napis follow me, jedź za mną albo zatrzymaj się, albo po prostu jakieś polecenie. Natomiast jeżeli taki radiowóz jedzie za samochodem i chce go zatrzymać, no to włącza na chwilę koguty, czyli niebieskie światła błyskowe i sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie i to też jest polecenie o zatrzymaniu pojazdu. Sposób dawania poleceń i sygnałów do kierowania ruchem na skrzyżowaniu. Podejmując kierowanie ruchem, policjant lub żołnierz, zwany dalej kierującym ruchem, powinien zająć miejsce na skrzyżowaniu zapewniające jego dobrą widoczność i bezpieczeństwo oraz sprawne i skuteczne wykonywanie czynności związanych z kierowaniem ruchem. Jeżeli przez skrzyżowanie przebiegają tory tramwajowe, miejsce kierowania powinno być w miarę możliwości usytuowane poza nimi.
Kierujący ruchem powinien wejść na skrzyżowanie w taki sposób, aby być widocznym dla wszystkich uczestników ruchu, nie zakłócając ruchu pojazdów i pieszych. Po wejściu na skrzyżowanie kierujący ruchem przyjmuje pozycję zgodną z odbywającym się ruchem, czyniąc to w następujący sposób. Pozycja podstawowa. Linia barków wskazuje otwarty kierunek ruchu, ręce opuszczone wzdłuż tułowia, głowa wykonuje zwroty w lewo i w prawo, nogi w lekkim rozkroku. Gesty upewniające uczestników ruchu o zatrzymaniu kierunku i przyspieszające przejazd pojazdów wykonuje. Prawą ręką od wyprostowanego ramienia w kierunku nadjeżdżających pojazdów do lewego barku na wysokości twarzy, zginając rękę w łokci i utrzymując dłoń pionową, stroną zewnętrzną do nadjeżdżających pojazdów. Lewą ręką od wyprostowanego ramienia w kierunku nadjeżdżających pojazdów, zginając ją za siebie tak, aby dłoń znalazła się na wysokości lewego ucha. W celu wykonywania zmiany kierunku ruchu kierujący ruchem wybiera najdogodniejszy moment, a następnie podnosi prawą rękę przodem do góry, tak aby dłoń znalazła się powyżej głowy, a ręka była lekko zgięta w łokciu. Podczas podnoszenia ręki i po zakończeniu tej czynności kierujący ruchem upewnia się, czy wszyscy uczestnicy ruchu zastosowali się do sygnału zabraniającego wjazdu i wejścia na skrzyżowanie. Wykonuje zwrot o 90 stopni w lewo lub w prawo z podniesioną prawą ręką do góry po upewnieniu się, że wszyscy opuścili skrzyżowanie. Wyciąga poziomo obie ręce w bok na wysokości barków. Prawą ręką zgiętą w łokciu wykonuje ruch łukiem przed sobą, dłoń na wysokości twarzy do lewego barku. Jednocześnie lewą rękę zgina w łokciu i kieruje w górę za siebie na wysokości lewego ucha, po czym obie ręce opuszcza w dół wzdłuż tułowia. W celu zatrzymania pojazdu nadjeżdżającego z lewej strony kierujący ruchem wyciąga w bok lewą rękę zgiętą w łokciu, przed ramię i dłoń skierowane w górę, dłoń zwrócona wewnętrzną stroną w kierunku zatrzymywanych pojazdów. Zatrzymanie pojazdu nadjeżdżającego z prawej strony następuje przez podniesienie prawej ręki, tak aby ramię i przedramię tworzyły kąt zbliżony do prostego, a wewnętrzna strona dłoni była zwrócona w kierunku zatrzymywanych pojazdów. Dłoń powinna znajdować się na wysokości głowy lub nieco wyżej. W przypadku sprowadzania pojazdu do kierującego ruchem na linię osi skrzyżowania na kierunku otwartym, kierujący ruchem powinien wykonać ręką ruch po łuku w płaszczyźnie pionowej, zginając rękę harmonijnie w łokciu, nadgarstku i samej dłoni. W celu przepuszczenia pojazdów jadących z lewej strony i skręcających w lewo bez objeżdżania kierującego ruchem, kierujący ruchem wykonuje następujące czynności. Ustala odpowiedni moment do zatrzymania pojazdów, przyspiesza ruch tych, którzy znajdują się blisko skrzyżowania, daje polecenie zatrzymania. Po upewnieniu się, że kierujący pojazdami zauważyli sygnał i stosują się do niego, wyciąga prawą rękę lekko zgiętą w łokciu przed siebie, dłoń w płaszczyźnie pionowej, palce złączone i wysuwa lewą nogę do przodu. Po uzyskaniu pewności, że pojazdy zatrzymały się, odwraca głowę w kierunku pojazdów skręcających w lewo, wyciąga lewą rękę w bok, wskazując pojazd skręcający i łukiem w płaszczyźnie poziomej, poruszając ją w kierunku nadgarstka prawej ręki, daje polecenie opuszczenia skrzyżowania w lewo. Wykonując powyższe czynności, kierujący ruchem powtarza ruchy ręki tak, aby każdy skręcający w lewo widział je i przyspieszał jazdę w miarę jak stają się one szybkie i energiczne. W celu przepuszczenia pojazdów jadących z prawej strony i skręcających w lewo bez objeżdżania kierującego ruchem, kierujący ruchem wykonuje następujące czynności. Zatrzymuje pojazdy nadjeżdżające z lewej strony przez podniesienie pionowo w bok lewej ręki zgiętej w łokciu pod kątem zbliżonym do prostego, tak aby wewnętrzna strona dłoni i palce złączone była zwrócona do nadjeżdżających pojazdów. Prawą ręką wskazuje pierwszy pojazd skręcający w lewo z prawej strony i przenosząc ją górą za siebie na wysokości prawej części karku, zezwala na skręcenie w lewo za sobą. Jeżeli do skrzyżowania zbliżają się pojazdy z dwóch przeciwnych kierunków i zamierzają skręcić w lewo, kierujący ruchem powinien ocenić, z którego kierunku nadjeżdżające pojazdy będą potrzebowały więcej czasu na opuszczenie skrzyżowania i tym pojazdom umożliwić przejazd w pierwszej kolejności. Pojazdy nadjeżdżające z drugiego kierunku mogą w tym czasie samodzielnie opuścić skrzyżowanie bądź opuścić je w momencie, gdy kierujący ruchem stoi z podniesioną ręką do góry, co oznacza mającą nastąpić zmianę dotychczas dawanych sygnałów. Jeżeli warunki bezpieczeństwa i szerokość jezdni skrzyżowania na to pozwalają, to kierujący ruchem może przepuścić pojazdy skręcające w lewo w dwóch lub więcej rzędach. Ruch pojazdów skręcających w lewo należy ubezpieczać przed ewentualną kolizją z pojazdami jadącymi prosto. Ubezpieczenie takie kierujący ruchem może wykonać na przemian, raz dla skręcających w lewo z jego lewej strony, drugi raz dla skręcających w lewo z jego prawej strony. Ubezpieczenie takie kierujący ruchem wykonuje tylko dla pojazdów skręcających w lewo z jednego kierunku. Po rozpoczęciu ruchu pojazdów skręcających w lewo kierujący ruchem może w tym czasie dawać także inne znaki dodatkowe, w szczególności przyspieszenie ruchu pojazdów czy zezwolenie na skręcenie w prawo przy ruchu zamkniętym. Jeżeli do skrzyżowania zbliża się pojazd uprzywilejowany,
Kierujący ruchem powinien zapewnić mu bezpieczny przejazd przez zatrzymanie całego ruchu pojazdów i pieszych. W tym celu daje kilka sygnałów gwizdkiem z jednoczesnym podniesieniem prawej ręki do góry, dając sygnał uwaga. No i to by było na tyle. Jako ciekawostkę powiem wam, że policja co roku robi sobie zawody w kierowaniu ruchem. Czasami wygląda to tak, że na cały dzień, no, czy tam część, kilka godzin zostaje zamknięte jedno z większych skrzyżowań w mieście, wychodzi tam kilkunastu, kilkudziesięciu policjantów i jeden za drugim wchodzą, znaczy osobno, po kolei, tak żeby zawsze jeden był na skrzyżowaniu, ale wchodzą sobie po kolei i przez jakiś czas kierują sobie ruchem i jakaś tam komisja ich ocenia i ten, kto wygra, ten jest super. Więc ogólnie naprawdę dobrze sobie z tym radzą. Nie bójcie się nigdy takiej sytuacji, nie stresujcie się. Patrzcie tylko uważnie na policjanta i naprawdę jak będzie trzeba, to on wam tak precyzyjnie wyda to polecenie, że po prostu nie da się tego nie zrozumieć. Kończymy lekcję siódmą. Dzięki, cześć.